Co my gramy za mapę? Wodę. No dobra. Brynie Glaze mi zabije? A czemu ci tyle zajmuje rzędu? Tyle ci zajmuje czasu? Byśmy zostawili tak, to mamy 6, 9. No to niekoniecznie. Wojtas, jak chcesz takie rzeczy wysyłać, to wyślij na Discordzie. Kurde, nie wiem, no cały czas myślę o tej poprzedniej grze. Cały czas myślę o tej poprzedniej grze. Trzeba było nie sprzedawać Ezreala. Bo najgorsze jest to, że nie użyliśmy Niko przez całą grę, bo nie było na co użyć. Jakbym zostawił Ezreala, cały czas mógłbym grać na pivot do elektryków, ale mógłbym tak samo zostawić to Niko na Ezreala, bo brakowało nam w tym momencie tylko jednego Ezreala, a nie dwóch. Więc myślę, że to był największy błąd. Myślę, że to był największy błąd. Ja pierdolę, już ma Blade Mastera. I to wiemy, w co ten koleś gra. Wszystkim dają manę, przeszczep. Paszczak, proszę, nie wprowadzaj go w błąd. Czemu wziąłem useless item z karuzeli? Glovesy nie są w ogóle useless. A szpatulę każdy stara się zrobić. Nie lubię grać z początkową szpatulą. Ta-ra-ta-ta-ta-ta.
Mogę poczekać na karuzelę z tym idiotą. Jestem idiotą, no ale tego się nie zmieni. Kuźwa. No ja pierdolę. Potrzebowałem tego łuku, żeby dać Phantom Dancera w tej chwili. Dzień dobry, Szelik. Nie zrozum mnie źle, ale na pewno wodę wylno lepiej forsować w łaskę Roda. Wszystko zależy od tego, w co się będzie szło. Jeśli wszyscy idą w to samo, bardzo ciężko jest później zrobić itemy jakiekolwiek z tego, co chcesz. Szczególnie jak wygrywasz pierwsze walki. I to jest coś, czego chciałem uniknąć. Nie będziemy levelować. 30 golda jest teraz spoko. Będziemy potrzebowali Morela najbardziej. To jest ok. Syndra, czy będziemy... Dobra, teraz tak. Możemy grać w czterech. Oshanów, na razie nie ma tego sensu wstawiać, bo i tak Diana jest bardziej potrzebna. Pytanie teraz ze 100 punktów. Jak z maną, z goldem robimy? To jest 37, to jest 39. Za czym, czy wygramy? Zyry trzeba zostawić. Rynek to nam puszczują, ale z tym grać nie będziemy. Nie ma szans. A szkoda, że nie zrobił ulta. No nic, to robimy tak. Jakby zrobił jeszcze Wladimir ulta jednego, to byśmy wygrali tą walkę. Zrobimy tak. Na rzecz tego sprzedamy jednego Wladimira, żeby 50 golda. Mam dobrą ekonomię. Niko, zajebiście. Ja. Ten już zaczął rolować. My jeszcze chwilę podziałamy. Potrzebujemy jednego Branda tak naprawdę.
Frozen Heart jeszcze nie chcę budować. To trzeba zostawić na Morello. Red Buff też w ostateczności, gdybyśmy nie dostali Morello. Ale inaczej się nie da. Więc zobaczymy. Jedna osoba ma Annie. 4 Ocean, 3 Mages. Cześć Bobku malutki. Pokażcie nóżkę. Skarata. Ciągle nie zeskautowałem, bo jestem idiotą. Predatorzy, predatorzy, summonerzy, predatorzy. Woodland Druid i tam się rzekuje na pewnie Ocean jeszcze, tu Blade Masterzy. PDK bym bardzo potrzebował. Tak naprawdę. No i zobaczymy. Dobra, już więcej nie ma sensu dostawać obrażeń. O, Jorik. Kurde, no dobra, jeszcze jedną rundę poczekamy. Wyboru nie mam. Czas jest dobrym humorem, bo kupiłem pierwszego losa w życiu, wygrałem 100 funtów. Gratki boczone, tylko nie wpadnij w wir kupowania takich bzdur. Bo się więcej nie zdarzy najprawdopodobniej, wiesz? Na ocznym mapie z 4 ocznami nie potrzebujesz Serafa na brandzie, wystarczy sam Łyska i Morello i Rabadon. Generalnie nie jestem fanem budowania many na ocznym mapie. No ty gnoju. Hey Nipples, how we doing? Teraz, czy to jest dobry item? Dobra, nie musimy... Teraz tak. To sprzedajemy. To sprzedajemy. To jest git. Tu sobie zrobimy tak. Tu tak. Tu na razie tak. Zrobić animagiem? Nienawidzę tego robić. Nienawidzę robić animaga. To jest po prostu... Tak rzadko wychodzi, że można coś zrobić. Że wychodzi Double Tibers. Ostatnio jak zrobiłem Animaga to 7 walk nie zrobiła Double Tibersa i przegrywałem przez to.
Potrzebuję robić... Ja jestem fanem robienia po prostu na postaci, która jest w stanie kilka razy tego samego ulta zrobić w trakcie walki po prostu. I to na pewno nie jest ani. No, dalej. Aperoda potrzebujemy. Mega potrzebujemy Morello. Mega potrzebujemy Morello. Dobra, mamy Morello. Jest git. Electric Avatar? Nie no, trzeba spojebało wszystkich. Tego teraz nie potrzebujemy. O, chociaż mogłem w sumie z tym debilem. Trzeba było spiwotować. Tak naprawdę trzeba było spiwotować w to. Zaczynam, ja Jorika nie wstawiłem z tym idiotą. Dobra. Zaraz będziemy Niko wykorzystywać. Zresztą powiem wam szczerze, bardziej bym chciał wykorzystać to na Zyrę, to Niko, niż na Branda. Light. A zrobimy sobie tak. Znaczy spiwotować? Znaczy, żeby z jednego builda skręcić w inną stronę. Bardzo by nam się przydała Ani, żeby mieć tego trzeciego śmiesznego summonera. Zero złoty już raczej nie zrobimy. No ale co można poradzić? Przedmioty jeszcze zostawię. Co możemy zrobić na karuzeli? Co byśmy potrzebowali? Bardzo istotne pytanie. Bardzo potrzebujemy Inferno. Ale bardzo, bardzo potrzebujemy Inferno. Jest nam Ani bardzo potrzebnej. Kurde, to jest Ani. Moglibyśmy ją sforsować. Item nam się przyda? No nie byłby tragiczny. Spatula? Spatula będzie gówniana. Bo jak nie trafimy nic, to będzie problem. Pedek. Kuźwa, może bardziej pedek? Nie, dobra, biorę Ani. Biorę Ani. Shojin na Brandzie jest niepotrzebny. O, siema. Jeszcze krystal.
Shojin tak zdecydowanie. Znaczy, ogólnie na Zero Shojin nie jest za bardzo dobry, nie? Byłoby lepszy Seraph, ale generalnie... To mi się wydaje, że zostawiamy tak. Poczekamy jeszcze na itemy, bo tak naprawdę można by Zafyra zrobić z Ani, to by było bardziej przydatne niż robienie Warmoga w tej chwili. Czemu masz Zero Carry? To jest bardzo dobra. Coś nie możemy trafić tego trasha. Cool. Generalnie Zyra potrafi zrobić swojego ulta naprawdę mega szybko w trakcie walki. I to mu się bardzo podoba. Jest w stanie wykastować dwa razy, czyli dwa razy szansa, żeby strygować maga. To jest bardzo dużo Morello. Praktycznie całą mapę. Plus do tego Inferno, który jest też na całą mapę rozprzestrzeniony. Jestem fanem. Gdzie Brand potrzebuje bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu, żeby się rozkręcić. Nami? No Nami bym bardzo chciał. Zamiast Syndry. Syndra z gównem. Zaraz, nie wiem, czy zaraz nie sprzedamy Thresha, nie transferujemy Globsów na Nautiliusa, bo już mnie to denerwuje. Mówiąc szczerze. Brand ma szansę na podwójny cast? No dobrze, ale Brand... Ja generalnie nie lubię grać Brandem Carry, bo jest problem taki, że jego cast jest fizzlowany często. Często leci jego ult w postać, która ginie i znika jego ult, totalnie. Poza tym bardzo potrzebuje dużo czasu, żeby rozkręcić tego ulta, 7 razy się bounsuje. Gdzie Zyra automatycznie zadaje od razu damage i rozkręca wszystko. Moment. Jest trash. No dobra, zostawiamy go. No nie, silence dostała. O nie. Zostawcie moją Zyrę. Halo? Dzięki. No, rozumiecie, nie ma sensu rolować. Zrobimy po prostu 9 level. Siemka, Kuchta. Żadnego sensu rolowania nie ma w tej chwili. Muszę posprawdzać właśnie na Zephyry, bo mogę być przez to zrektowany. Co chcę na dziewiątce wrzucić? Najlepiej nami. Siedem koła zera. Lul. O. Ewentualnie druga Ani też by była spoko. Mythica? Raczej Mystica. Mystica można by
zrobić, owszem. Czemu ja nie przedstawiłem teraz na frontline'a, ale jestem idiotą. Inferno jest tak istotne w mecie, że to się w głowie nie mieści. Bez Inferno większość tych walk byśmy nie wygrywali. O. Zajebiście. Jeszcze jest Seraph. Redemption też spoko. No, znaczy, Seraph był chyba lepszy. No, Seraph był lepszy. Trzeba było Serapha brać. Morello ma, zajebiście, odpalisz na pewno. Nie wiem, czy teraz nie będzie czasem lepiej na... Kurde, dobra, zrobimy eksperyment. Zrobimy eksperyment, bo nie jestem przekonany, czy to będzie działać. Zobaczymy. Jeszcze tak nie używałem tego, więc zobaczymy, czy to będzie działać w ogóle. Bo w sensie takim, że jak on zginie, to bardzo możliwe, że Inferno się już nie będzie odpalać. Zajebiste ult rzucone przez Branda, zero damage'u. I dlatego nie lubię Branda. Widzieliście? Rzucił ulta w postać, która była tak daleko, że nic się z tego nie stało. No moglibyśmy grać na 6 Oceanów. Bo nie ma itemów? Tak, bo to... Patryk, ja pierdolę, no przestań ganiać głupoty. Rzucił ulta w postać, która stała tu i się w żaden sposób nie odbiło. To co mu itemy zrobiły? Nie kumam. Co by to zmieniło? Gdybym miał itemy. Oj, ale się dałem porobić teraz. Kolejny Inferno VAT. Okej. Okay. Jakbym miał itemy szybciej by rzucił, ciekawe z jakimi itemami. Co, ze Seraphem i Shorinem pewnie, tak? No jestem ciekaw, kurde, ciężko zobaczyć, czy to działa dobrze, czy działa jak on zginął, czy nie. Wydaje mi się, że Inferno nie będzie działać. Nie komentuję twojego stylu, więc naprawdę nie wiem, czemu ty się tiltujesz na mnie. Mam złych intencji, bierzę na czasie, czy jakbym się atakował, jakbyś mnie atakował. Patryk, no ale gadasz bzdurę po raz kolejny, która nie ma w ogóle nic do rzeczy do obecnej sytuacji. To jak mam to skomentować, bo nie rozumiem za bardzo. Pięć Inferno, może by warto 6 Inferno w takim wypadku zrobić? Mm.
A, zrobimy 6 inferno. Tylko kogo my tu znajdziemy teraz? Jest duży problem. Ciągle nie zmieniłem ustawienia na Zephyra, trzeba to zrobić. O, teraz to Inferno zadaje damage'u. Czego ja w tej chwili szukam? Nie bardzo możemy zmienić w ogóle cokolwiek, co mamy. Ciężko zrobić. Możemy zrobić tak, to sprzedajemy. Przekazujemy itemy na Branda. To są dokładnie te same itemy, what? O, zajebiście, wybrałem. Coś wam pokażę. Festugę mówi, ja też tak kiedyś miałem, zadałem pytanie, zostałem zaatakowany podobnie. 5 wiadomości na czacie. Sprawdźmy wiadomości. Aniwie Dajzalis. Blitza wywal. Miałem sporą przerwę od TFT, gdzie mogę sprawdzić, jaka jest obecnie meta. Za co zostaję zaatakowany? To nam się do niczego nie przyda, bo nic nie trygurujemy. Jest tak naprawdę tylko... Jesteśmy na Kianie? Żeby backline zaatakowała dodatkowo? W ogóle nie jestem skupiony na tej grze. A powinienem być, bo mogłem zagrać wiele lepiej. W ogóle na placement nie zwracam uwagi.